Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a to oczywiście kolejny epizod z gry Spiritfarer. Więc tak, ostatnio udało nam się załatwić kwestię, powiedzmy, no, willi Gwen. Więc dzisiaj spokojnie dokończymy wszystko. No, niestety nikt nie jest głodny, więc nie mogę ich nakarmić. I wiecie, na spokojnie poszukamy dębów, zbudujemy chałupkę dla Summer bodajże. Teraz tkalnia jest w pełni użyteczna. Oczywiście wiele stacji może być ulepszonych. Musisz tylko odnaleźć odpowiednie schematy i materiały. Stella, wierzę, że to już jest ten odpowiedni moment, żebym nauczyła cię zaawansowanych technik z właśnie krosnem, czy tam tkalnią. Jest parę rzeczy, które mogłabyś jest parę ulepszeń do maszyny samej w sobie. To wszystko zależy od tego, jak położysz ręce na maszynie. Jak zaaranżujesz włókna, czy tam nic nie powiedzieć. Jak... aha. Je załadujesz, ma też bardzo znaczący, no... impact, czyli... no, że ma wielkie znaczenie. Z paroma łatwymi klikami będziesz mogła stworzyć dużo bardziej... no, lepsze przedmioty, po prostu czym lepsze. Płótna, jak tego właściwie. Chodź, zobacz. Możemy nareszcie robić płótno z nici. I czyżbym... aha. Jeszcze bardziej mu to ulepszyć? Nie muszę, że zepsułem grę przez to, że to już wcześniej ulepszyłem. Na to wygląda. Jakbym zepsuł. Mam w zadanie, żeby dalej to ulepszyć, ale z drugiej strony już mam. Dobra. No, ona chce mi tam coś powiedzieć o jakimś dagu czy coś takiego. Zadzwonił mnie w noc, do mnie w nocy, w którą ojciec umarł. Mama dalej była w samolocie i nie mógł z nikim innym pogadać. Był bardzo delikatny, tak pokrótce mówiąc. Gadaliśmy przez godzinę lub coś i zapłakał tylko dwa razy. Nie poruszyło mnie to wtedy, ale teraz... aha, ale był w barze. Czym nie zauważam tego, nie jestem pewien, jak mówię. Nie jestem do końca, powiedzmy, aż taki dobry, żeby wszystko po prostu móc idealnie przetłumaczyć, ale okej. Co było dosyć dziwne. Zwłaszcza czy coś takiego. Powiedział mi, że ostatnie słowa mojego ojca to było to, że mnie kocha. Nigdy więcej nie rozmawialiśmy. Okej, co? Nie mów się, że zepsułem. A, dobra, nie zepsułem. Świetnie sobie radzisz, czy przejdziesz naturalnie. Czemu nie jestem zaskoczona? Osiągnęłaś już poziom profesjonalisty. Nie ma już niczego więcej, czego mogłabym ci nauczyć w tym temacie. No, jak już to powiedziałam, jeśli nie masz nic przeciwko, to ja idę zająć się sobą. Na pewno pomoże mi to trochę zluzować. Okej. Czyli w sumie... w sumie już na razie mamy co robić, co... zobaczmy, jak nie ta... okej. Gurenu Fields, czegoś tak. Czyli wiemy, gdzie szukać dębów, żeby móc już spokojnie zająć się wszystkim. I teraz gdzie to jest? Oczywiście odsłoni się więcej. Jakaś płaszczyzna lodowa, czy co to? Aha. Są jakieś kopalnie, tu jest... Gurenu Fields, dobra, czyli tutaj teraz płyniemy. No i jak już mówiłem w poprzednich epizodach, tak teraz też. Nie chciałbym wycinać tego wszystkiego, ale niestety jestem zmuszony, żebyście nie mieli odcinka pół godziny, lub więcej, gdzie tylko będę grał na gitarce, więc... po prostu zobaczymy się, jak już będziemy na miejscu, albo coś ciekawego się wydarzy. No i jesteśmy. Gurenu Fields. Miejsce, w którym ponoć będą jakieś dobre domby. Jest głodna przy okazji. Okej, popcorn. Dobra. I skoro idziemy tam, to ja szybko tylko zajrzę do kuchni. Zarzucę trochę kawy do zrobienia. Chociaż dobra, zanim kawa, to muszę zobaczyć, ile mam czego.
Żeby mieć coś dla każdego. Z tych igul będę brał 5 pieruszków, 4 popcorny, parę innych dla niego. A to tak akurat zrobię ile się da kawy. A, dobra, to na szybko zrobię, ale tak czy jak nie powinno się tutaj spalić czy coś, jak mnie nie będzie, więc... Ej, nawet czekać nie będę, płyniemy tam, muszę zobaczyć to wszystko, jak tu jest pięknie. I może fajnie by było, gdybym odnalazł właśnie wystarczająco dębów, żeby już zrobić sanktuarium. O, odwiedzający. Witaj. Jesteś tu z powodu światowo znanych tam wycieczek o światowej sławie o nazwie Fugowa Towers? Czegoś tak? Dobra. Oczywiście, że jesteś. Masz broszurkę. Wycieczka zaraz się zacznie. Trwa mniej więcej 5 minut i... No, pokrywa historię i florę tej wyspy. O tym wszystkim będziesz mogła mówić o tym twoim przyjacielom. Nie martw się, nie ma żadnego sklepu z pamiątkami po tym wszystkim. Gotowa? Tak, perfekcyjnie. Zacznijmy już od razu. Jak możesz widzieć, ta wyspa nie ma zbyt wielu odwiedzających. Ludzie skupiają się bardziej na wielkomiejskich atrakcjach. Tu jest spokój i cisza. To jest coś, czego nie znajdziesz. To coś, co zauważysz wśród roślinności. Ścieżki ryżowe i zdrowe lasy są tutaj główną atrakcją. Przechodzę dalej. Widzicie, to chyba właśnie ryż nam rośnie tak ładnie. Zobaczcie na to tło, jakie to jest artystyczne. Produkcja ryżu tutaj jest dosyć niesamowita. Pracownicy... Aha. No... Co do zegara, jakoś tak po prostu zbierają wszystko, żeby wykarmiać lokalne rodziny. Na obecny moment nikogo w pobliżu nie ma. Nie jestem pewien dlaczego. Aha. Czasami się bawię w nich, czy biegam sobie po prostu w tych polach ryżowych, prawdopodobnie o tym chodzi. Kiedy jestem poza służbą, czyli nie pracuję. Ale poza tym, na następny przystanek. Nie da się jakoś spowolnić chodzenia z Teli? Okej. O, jesteśmy w lesie. Okej, w porządku. Można poczuć wilgoć. Mam myśli, naprawdę poczuć to. Ten las dębowy naprawdę do mnie przemawia. Mamy ze sobą jakieś połączenie. Dziwne połączenie. Zazwyczaj pomijam tą część wycieczki, tak mówiąc szczerze. Jeśli byśmy mogli pójść dalej, to byłoby wspaniałe. Okej. Czyli już widzę, że tutaj będę mógł właśnie zbierać dęby. Nie wiem, czy to się źle nie odbije na nich, ale mogę. U, i coś tu jeszcze jest? Grzyb. Wracając do tego wszystkiego. To drzewo szczęścia czy fortuny jest centrum całej wyspy. Nie jesteśmy pewni, kiedy zostało po raz pierwszy zasadzone. Ludzie z całego globu, można to nawet wytłumaczyć, podróżowali tutaj i zostawiali niewielkie wiadomości. Cokolwiek, co pomoże im z ich życiami. Dobra. To podsumowuję naszą wycieczkę. Wycieczki Fugowa są bardzo wdzięczne za twoje współpracowanie. Dziękujemy za twoje uszy i cierpliwość. Dziękujemy jeszcze raz za obecność. Okej, to jest jakaś owca. To są jagódki. Truskawki. Jest głodny, dobra. Jest głodny, proszę, ryba. Dobra. Dobra. Ale proszę, mam nowe jagódki. Co my tu mamy? Okej, coś jest zatopione. I coś tam jeszcze chyba jest. Dobra. Co my tu mamy? Cytrynian czegoś tak.
Inna część wyspy, prawdopodobnie jakiś zagubiony duch. Ale nawet w tym momencie jest to za duża odległość, żebyśmy mieli sobie z tym poradzić. Chyba potrzeba więcej mocy. Chociaż chwila. Tak zdecydowanie potrzebujemy potrójnego albo czwórnego skoku, albo jakieś inne funkcje, których nie posiadam. Więc nie skupiłem się za bardzo na tym, po prostu zbierzmy drewno dębowe, ile wejdzie. I ruszajmy z następnym punktem. Dobra. Koto, uszykuj się. Mam nadzieję, że to będzie dąb. Chociaż w broszurce pisali o dębach, więc powinno to być. Ale no, ja tam się nie znam, więc możliwe, że coś pomieszałem. I tak. Kłody dębowe. Powinno starczyć na wszystko, co potrzebujemy na obecny moment. No może pomiędzy jakieś bardziej wymyślne rzeczy, ale na nich się nie chciałbym za bardzo skupiać teraz. Bo jednak, nie ukrywając, prawdopodobnie naprawdę dużym brakuje takich prawdziwie wymyślonych rzeczy, które mogłyby być, powiedzmy, zlecone mi, czy możliwe do zbudowania. Najbardziej, jak mówiłem, zależy mi po prostu na tym, żeby zająć się tymi, no, duchami, które mam obecnie na łodzi. No głównie głębi, bądź powinna mieć pierwszeństwo. Ale no, kto by to nie był, to i tak moim zdaniem zasługuje na trochę uwagi. Dobra, mamy kawę. I teraz nie będę ukrywał, wrzucę jedną truskawkę. Małe jagody, to samo. Pewnie dużo różnicy nie będzie, ale tak czy jak jedną wrzucę, bo chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie, wiecie. Może jakimś tutaj będzie coś innego. O, wyrosło. Chyba trochę marchwi. I oczywiście tutaj też roślinki potrzebują wody znowu. Taki standardowy proceder. I zobaczymy, czego jeszcze będzie brakowało ogólnie właśnie do domku dla Summer. Przygotuję to wszystko już nawet na wizji. No zajmijmy się tym. Oczywiście wiem, że deski. A, czyli tylko deski. Dobra, 12 desek dębowych. Pewnie dużo się różnić nie będzie, o ile w ogóle od desek klonowych w przygotowaniu. Na razie 5 dam, zobaczymy jak wyjdzie. A nie, oj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 . Chyba większe to jest ogólnie. Ile dostanę? 3. W sumie nie jest najlepiej, ale też nie najgorzej, tylko nie będą 2. Oczywiście, że 2. I dobra. No hej. Ciasta przyszła. Nie, już ci mówiłem. Dobra, a teraz na spokojnie. Ile tego mamy? Pewnie za mało. Więc mnie. Na bezpieczeństwo jeszcze tak ze 2 razy przetnę i będzie dobrze. No tak, oczywiście. Jedna deska czy... Aha, czyli minimum to są 2, jeśli cokolwiek się dobrze zrobiło chyba. Ja mocno zepsułem, ale nie ma co się przejmować, przynajmniej mam chałupę zbudowaną do tej Summer. Oczywiście to jest jej sanktuarium, no ale wiadomo, o co chodzi. Dobra. Dla węża. Przecież ci to już mówiłem. Okej. Nie wiem, czemu jakoś tak najbardziej mi pasuje to w tym miejscu, więc w tym miejscu to postawię. I przy okazji zobaczmy może, czy jest coś, co bym mógł niedługo dorzucić komuś do chałupki. No niestety, jemu nie. Jej. O, jej nawet mogę. Więc dostanie. A, pieniądze. No tak. Jak ja mógłbym zapomnieć, że pieniądze są wymagane, żeby cokolwiek tutaj wstawiać. I ogólnie, gdyby nie pieniądze, to mógłbym już tutaj wstawić też coś dla Gwen, dla innych. Więc dobra. Trzeba trochę zarobić. A, nie mogę nawigować oczywiście. Więc tak, śpimy. I w tym momencie chyba udam się w stronę... Cicho, siostra. Meduzy, może... Łapanie piorunów w butelkę, wiecie, musimy pozarabiać, żeby domki trochę im poulepszać, niech się lepiej czują. No i swoją drogą już mogę wprost powiedzieć, następny epizod zdecydowanie znowu będzie z siostrą, skoro już tutaj siedzi. Ale póki co nie przejmujmy się tym, nie skupiajmy się na tym. Zobaczmy, co mam najbliżej. Dobra. Najbliżej nas mamy jakieś dziwne wyspy. To wszystko i okej. Burza. Więc płyniemy w burzę.
ile spokojnie ogarniamy wszystko pozostałe. I tak. Uwaga, z tej stawki wychodzi dokładnie sam. Można było się spodziewać. Dobra. Czy jest głodna? Tak, jest głodna. Więc proszę dla ciebie. Dobra. Więc jest zadowolona, Gwen pewnie też, czy nie? Tak, jest głodna. To standardowo dostajesz kawkę, na przemian z popcornem. I okej, jest wszystko w porządku. Przy okazji długo trzeba będzie pogadać z Samurai i Sanktuarium. Ale zanim to tu mówię, chcę się skupić na łapaniu piorunów i inne takie. Bo to jest najłatwiejszy sposób na to, żeby trochę sobie zarobić. O! I on już się obudził, czyli że już jest upewniłam, tak? Burza, spróbuj złapać trochę piorunów, pamiętaj, ochronić się, co na to? Tak? Dobrze, super, no to idziemy. Teraz tylko trzeba wiedzieć, gdzie chce spaść piorun. O, tutaj. Dobra. Okej. Okej, zdążę. Jednego pominąłem, ale zdążyłem tak czy siak. Ło, jakiś super piorun tam był chyba. Tak, zdecydowanie są jakieś super... A nie, to po prostu znaczy, że już jest blisko. Oj, kota poraziło, biedny kota. Po prostu nic wielkiego niby, ale... Jak naprawdę dodałem sporo klimatu w moim odczuciu. To był Spirit Farrerowi. Okej, najpierw tutaj. Tam niestety nie zdążę, ale... Nie ma co się przejmować, tak butelki mi się kończą pewnie za chwilę. Z tego, że miałem krzak butelkowca czy coś. Nie zdążyłem, niestety. Czyli już się skończyły butelki. Super. Ale glimpsy chyba dalej mogę zarabiać. Tak? Wydaje mi się, że glimpsy dalej dostaję. Nawet jeśli nie mam butelek. Czyli tak jest to takie źródło bądź co bądź delikatnego zarobku chyba. I pewnie już koniec. Tak. Oczywiście. I żabę coś chce. Dlaczego już nie mówisz, żeby... To jest naprawdę uspokajające. Po prostu zarzuć żyłkę i poczekaj. To jest odprężające, a potem to walka twoje życie. Daj jej całe serce. Czego ty jej nie kochać w tym wszystkim? Aha, czyli narzeka, że po prostu nie łowię ryb. Dobra, teraz możemy pogadać sam roh, jak wspanialcie, cudownie. Niesamowicie, Stella. Ta siostra? Tutaj masz dowód, że to jest wąż. Ja wiem, że to jest wąż. Ale tylko ci pokazuję. Drewno. Rośliny. Jest nawet całkowicie naturalny pokój do medytacji. Naprawdę, przerosłaś samą siebie w tym wszystkim. Ciekawe, jak dobrze będę spała w wiszącym łóżku. Tak, będę w pełni zdrowia, czy mam energii. Po prostu już po chwili. I może... Słuchaj, mam jedną prośbę, o którą chciałbym ci poprosić, coś tego typu. To by stało się już oczywiste, że... Dla mnie, że muszę zacząć o siebie lepiej dbać. Pozwolić ciału słuchać mojego umysłu. Na końcu potrzebuję spokoju, jedności, coś tego typu. Potrzebuję mocy i energii. Pozytywne minerały są tym, czego potrzebuję najbardziej. Kamienie i kryształy są połączone ze światem na podstawowym poziomie. Tak samo jak księżyc jest czarny, czym ciemny, gdy ukryty przed słońcem. Żyjące istoty zaczynają umierać, kiedy ich telluric ring, nie wiem co to jest do końca, ale jakieś tam po prostu łącze jest zerwane. Więc Stella, co na to powiesz? Możesz mi przynieść trochę kryształów i minerałów, by wypełnić mój pokój? Czy powinny być wystarczające? I nie będzie to na nic, zobaczysz. Mogę cię nauczyć o ciekawych właściwościach każdego, który mi przyniesiesz. Dobra, czyli muszę znaleźć... Aha, cytryn, ametyst, diament, hematyt i opal. Dobra, mam cytryna, to już dam cytryna od razu. Będę go znalazłem. Gdzie on jest? Okej, jest cytrynę.
O, czy to kawałek cytryny? Czy wiedziałeś, że... Aha. Że cytryn promuje motywację i aktywuje kreatywność? Także słyszałam, że zachęca do samowyrażenia się i pomaga w koncentracji. Prawdziwy rewitalizator umysłu, emocji i kamień balansujący emocje. Okej. Dobra, ile mamy swoją drogą pieniążków? 500, dobra. Chyba starczy mi na rzeczy dla Gwen i jednocześnie dla Summer. Więc tak, Summer, dostajesz swój kryształowy stolik. Chciałem stolik z kryształami tak bardziej i Gwen. Oj, muszę ci jeszcze zrobić trochę... Muszę trochę potkać. Jak potkam, to dostaniesz obie rzeczy. Będziesz miał już po prostu skończony domek najbardziej jak się da. Tak, Gwen będzie miał już kompletny domek właśnie. Dobra, najpierw oczywiście wszystkie te rośliny przerabiamy na włókna. Po tym wszystkim, rzecz jasna, jak już mamy to, niedużo, tak z 4 przerabiamy na płótna. I powinno być wystarczająco, żeby właśnie Gwen już miała skończony domek. Ale... No. I już jest dobrze. Szkoda tylko, że Atlowi, zwanemu Żabełowi, nie mogę... Niestety... nic zaoferować, ale wiecie, on ma jakieś naprawdę dziwne wymogi, że nawet nie wiem, jak to zrobić, więc uwaga, uwaga. Kółeczko na książki, krzesełko. No i Gwen ma już skończoną chałupkę. I w tym momencie co jeszcze możemy zrobić tak naprawdę? O! Mam achievement za to, że udało mi się w pełni ukończyć chałupkę Gwen. Dobra, zobaczmy, co w ogóle tu jeszcze jest. Aha, kamienie i łeb w kuchnię. Właśnie, co było potrzebne do kuchni? Siostra, pamiętasz? Co to jest? Aha! Czyli ja mam wszystko, co jest potrzebne, tylko brakuje mi płótna? Jakim razem będzie to od płótno chodzi? Dobra. W takim wypadku jeszcze tak... z kolejne 5 przerabiamy. Powinniśmy już mieć dostęp do, w sumie, pełnego potencjału kuchni. I wykonamy kolejne zadanie, tym razem dla... Tak, dla wujka żaby. Jest dobrze. Okej. Wow. Jak ja mogę być takim zapominalskim? Że to wszystko się tak łatwo zazębia, tak pięknie. Dobra. Odblokowuję pełen potencjał mniam. I proszę, mam już złote drzwi do kuchni. O, Gwen coś chce? I przy okazji żaba coś chce, najpierw za Gwen oczywiście. Zawsze na przekór, czyż nie? Trzeba po prostu na, zawsze trochę przed faktem, coś tego typu. Ten dom wygląda dużo lepiej. Tak jakby wszystko było... zaprojektowane z moim szczęściem na umyśle. Ta tekstura, kolory, przytulność jest perfekcyjnie. Spójrz na siebie. Słuchasz mnie i budujesz tak wspaniałą kabinę dla mnie. Nie zapomnę tego nigdy. A, wykonaliśmy zadanie dla Gwen, zanim ona o nie poprosiła. Wygląda świetnie. Naprawdę szybko sobie poradziłaś. Znowu zapytam, co to jest Sprout. Muszę to zobaczyć. Zatłumaczył, bo mi to po prostu spokoju nie daje. Siostrzenica, Sprout. Sprout? Nie, to jest nic, nic, to jest siostrzenica. To już sprawdziłem, ale Sprout zapomniałem. Sprout. Sprout? A, kiełku, coś tego typu. Czy tam wyrostku, coś tego typu może być, ale dobra. Dzięki za... zajęcie się tym wszystkim. Dobra kuchnia jest dobrym inwestycją. Zobaczysz. Nie pożałujesz. Obiecuję. Cóż, mój żołądek też nie. Dzięki. Okej, zobaczymy, czy mamy jakieś zlecenie z tą kuchnią, czy jest to bardziej na zasadzie, że ulepszyliśmy kuchnię, bo on tego chciał i tyle. Dobra, mniejsza z tym. Gotuj. Ej, dwuskładnikowe dania mamy! Dobra, na początek w takim razie spróbuję coś z malinki. A, czyli maliny nie można połączyć z niczym, jak na razie. Zobaczymy, marchew z... Marchew i grzyb? Nie, nie. Marchew połączy z rybą. Właśnie to zrobię. Tutaj długo chyba będzie się gotowało, ale to pewnie będą już jakieś porządne dania, wielosmakowe czy coś. O, przy okazji chyba nam wyrosły rośliny. Tak, wyrosły. I to tym razem naturalnie, bez gitary. Wow. No co? Może da się zrobić kawę z czym?
kawę? No pewnie da się włączyć jakoś z mlekiem czy coś, ale... Nie, ale pewnie będzie się dało, bo widziałem owce, więc może krowy też da się znaleźć. Dobra, teraz bez zbędnych przedłużeń. Następny cel... Niech będzie jeszcze kwarcowy smok. Po spotkaniu z nim kończymy dzisiejszy epizod. Pewnie będę nagrywał kolejny od razu czy coś. Jeszcze mam chwilę, zanim będę zajęty czymś, więc rozumiecie, nie ma co po prostu marnować czasu. A w czasie, kiedy już tam lecę, to oczywiście potnę jeszcze tak z 4 dęby, wiecie, nawet już na wizji niech to będzie. Ale głównie dlatego, że potrzebuję tych desek do tej przetapiarni. Bo akurat to pamiętam, że jest przetapiarnia metali, którą w czasie później pewnie będę musiał postawić. No w sumie nawet szybko. Bo wiem, że ten Atul, czy tam żabeł, jak zwykły go nazywać, no chcę mieć jakieś metalowe rzeczy u siebie, więc po prostu pewnie będę musiał jakoś wynaleźć amelinium, czy co to tam by było, nie było. No tak. Jesteśmy na miejscu? Tak, jesteśmy przy smoku. Zaraz Summer pewnie się odezwie, żebym się tym zajął. I będzie po problemie, tylko najpierw... A, już się zaczęło, już nie mogę nic zrobić. Gdzie jest Summer? A, idzie. No tak. I znowu. Smok powrócił, Stella. Powinniśmy pomóc mu? Tak. Okej, przygotuj się. Aj. Bo po prostu jest jeden chyba z bardziej epickich momentów, jak do tej pory tutaj wystąpił. Ale nie będę was okłamywał nic. Bardzo go lubię. Chociaż nie ukrywam, jest na pograniczu mojej, że tak nazwę, tolerancji morskiej. Ale i tak mi się bardzo podoba. A największy plus jest taki, że w sumie z tego zdobywamy sporo kwarcu, który chyba będzie bardzo potrzebny później. No, co za wewąż smokowaty. Okej, spokojnie, damy radę. I kill off. Dobra. I kill off. Dobra. Dalej tutaj, czy w drugą stronę? Nie, dalej tutaj. I boom, z kill offa. I teraz będzie trzeba zawracać, jestem pewien. Może nie? Tak, trzeba zawracać, czy to już zakończenie? Prawie. Ej. Dobra. Takie malutkie właśnie akcja. Bo mówię wam szczerze, jestem pewien, że lada moment i tak kwarc będzie mi potrzebny w dużych ilościach. Czy do jakichś stopów kwarcowych, czy do czegoś innego. Oczywiście przeskoczyłem za głowę, bo jakby mógłbym dobrze wtrafić. No, ale to już koniec. Jakoś drugi raz uderzyliśmy w głowę. Trzeci. Drugi, dwa razy się go... A, dobra, nie, faktycznie trzeci, masz rację. Niesamowite. I znowu wydaje się być odprężony, czyż nie? Ciekawe, co to oznacza. No, zawsze powinniśmy pomagać, jakkolwiek by się nie czuła. Teraz standardowy, dziękuję Stella za wszystko. Teraz zobaczymy, czy danie jest już gotowe. Nie. Jest i Gwen już od nas chce. I zobaczmy, co wyjdzie z tego. Jakaś zupka bulionowa, coś takiego. Posłuchaj, Stella, ja przepraszam, potrzebuję trochę przestrzeni. Trochę czasu sama ze sobą. I wiem, że wracanie do willi było złym pomysłem. Wybacz, to nie ma nic do czynienia z tobą. Byłaś po prostu wspaniała i bardzo miła dla mnie, od kiedy mnie odnalazłaś. Po prostu muszę być sama przez chwilę. Aha, i mnie wołała po to, żeby mi to powiedzieć. Czyli jest zero przytulania i tego typu. Możliwe, nie wiem. Dobra, zobaczmy, co jest tu potrzebne. Nie to. A, gdzie to jest? Wungiel. Czyli jeszcze 4 wungle i będę miał wszystko, co jest potrzebne. A właśnie, co się gotowało z drewna? Węgiel. Więc węgla będzie się długo robiło, ale niech się robi. Przynajmniej będzie spokój. I w sumie więcej już nie mam co robić, jest i tak pół godziny, więc... Ja wam po prostu dziękuję za ten epizod, mam nadzieję, że wam się podobało. W sumie jestem pewien, że było dobrze, bo w sumie jest to jeden z tych odcinków, w którym dużo zrobiłem, mało się szwendałem bez celu. Więc powinno być dobrze. No, następny epizod... Po prostu zajmiemy się może tymi dwoma sprawami. Może trochę pokupiłem jakieś nasiona, pozwiedzamy świat.
Nie wiem, po prostu nie jestem w stanie powiedzieć co i jak. Ale jedna rzecz jest pewna, zanim będziemy kolejny raz się spotkać z błyskawicami, przydało mi się podokupować trochę butelek. Aha, jest normalne, jest porządne jedzenie i zupa. Czyli ktoś lubi po prostu zupy, to też będzie to lubił. Dobra, na zakończenie jeszcze takie całkowicie. O Jezu, co ja zrobiłem? Po co to zrobiłem? Ja jestem lama. Dobra, a może szybciej będzie pojedyncze węgle tworzyć? Nie, nie będzie szybciej. Więc lepiej zrobić chyba całą masę. Ja jestem naprawdę głupi. Ale dobra, mniejsza z tym. Po prostu trzymajcie się. Hej, hej. No i do zobaczenia w następnym epizodzie, jak już to powtarzam po raz 5 pierdlionowy.